Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, witam was w kolejnym odcinku Kariery Legią Warszawa FIFA 15. Dzisiaj czeka na spotkanie z Realem Madryt, drużyną, która na pewno będzie najtrudniejszym przeciwnikiem, jednym z najtrudniejszych przeciwników w całej karierze. Graliśmy już w tym sezonie z Manchesterem City, graliśmy z Barceloną, teraz czas na Real Madryt, z tych takich wielkich, klasowych drużyn europejskich. Graliśmy też z Napoli, więc też mocną drużyną w Europie. Oczywiście wstawiłem Jordiego Masipa na bramkę, zapomniałem to zrobić w poprzednim odcinku, ale prawdopodobnie też jakbym grał jeszcze przed tym meczem, jakbyście mi nawet nie przypomnieli w komentarzach, to i tak bym to skorygował, gdyż no zawsze oglądam skład przed rozegraniem spotkania. I tak, dziękuję wam bardzo za przypomnienie mi o tej zmianie. Przystępujemy do tego spotkania, ciężkie spotkanie na naszym stadionie, no ale może jakąś niespodziankę sprawimy, no przekonamy się o tym już za chwilę. Real Madryt utrzymuje się przy piłce, Luka Modric, wejście od łowca, ale cały czas Modric, Ronaldo, Benzema, James Rodriguez! Świetna parada Masipa, będzie corner. Ależ to zagrał Ronaldo, Benzema broni Jordi Masip, ale świetna okazja dla Real Madryt. Jaramendi, Ronaldo! Masip ponownie interweniuje. No i zrobiło się troszkę więcej miejsca. Uwaga, błąd, Andrzej Duda! Ale dlaczego nie strzelał normalnie, tylko już z parteru? Świetna szansa dla naszego zespołu, ale Casillas na posterunku. Przed Modric, Ronaldo, Modric. Atakują królewscy, do szkolenia pole karne, Bale, James Rodriguez, Jordi Masip przynosi piłkę nad poprzeczką. Kolejny rzut rożny dla królewskich. Modric, Masip broni, jeszcze Ronaldo, Ronaldo! Podobnie Masip, na razie man of the match, wszystkie strzały wyciąga Jordi Masip. Radowicz, ma Jose Pereza, piłka do Hiszpana, Jose Perez, zamarkował do środka, ale odskoczyła mu futbolówka, out dla Legii. Oj, Benzema, poprzeczka, Bereszyński musi to wybić, Bereszyński wybija i tą piłkę, jeszcze Rzeźniczak. Dani Carvajal! Gol! Ładnie zrobił Bereszyński. Legia w natarciu. Bereszyński. Ma tutaj Jose Pereza i Radowicza. Piłka do Rado. Jeszcze Kosecki. Tutaj uruchomiony po tej lewej stronie boiska. Kosecki do środka. Kosecki. Kosecki, czy to będzie gol? Niestety nie. A Jose Perez. Jakub Kosecki. Na pole karne, Jodłowiec! Jeszcze będzie miał szansę Dominik Furman. Ale dlaczego to stopuje pan sędzia? What the fuck? No tak, FIFA. FIFA, brawo, brawo, brawo dla FIFA. No, mieliśmy dwa strzały, dwa celne, Real miał tych strzałów 10 i 8 celnych, więc tutaj no tam ta poreczka była zasłużona, naprawdę. Wielkie rzeczy w bramce robił Jordi Masip. Mecz z GKS-em Bełchatów nas teraz czeka w ramach Hexaklasy. Chcę wyjść a Jose Perez. Tak, jakaś propozycja objęcia kadry. Nie, dziękuję. A Jose Perez. Radowicz od pierwszej minuty. Adama Traore. Stani Kosecki. Furman. Wdorliak. Broś. Nie ma Asliza, więcej Wieteska. No i tutaj Ronan na lewą obronę. Tak będzie prezentował skład na mecz z GKS-em Bełchatów. Zerknijmy sobie na terminarz, jak te mecze będą się rozgrywały. Mecz Bełchatowy, mecz z Krakowią, no i potem spotkanie w ramach Ligi Europy z PSV Eindhoven, PSV Eindhoven, PSV, PSV, PSV Eindhoven. No i Piast, Pogoń, te ważniejsze mecze, o, Real i Lech, więc to będą ważne mecze w następnym miesiącu, następnej części sezonu. Mecz z Bełchatowem na wyjeździe. Bełchatów zajmuje miejsce szóste, ale możemy sobie ten mecz przesymulować, możemy sobie na to pozwolić. 1-0. Wygrywamy w obramce Jose Pereza w 52 minucie tego spotkania, więc Jose Perez chciał zagrać, strzelił bramkę i ja mu za to bardzo, bardzo dziękuję. Miesiąc październik, czyli miesiąc, w którym jest zgrupowanie reprezentacji. O, Orlando Sá powołany do kadry reprezentacji Portugalii, więc to mnie cieszy, że został odkryty Orlando Sá i że może grać w swojej reprezentacji. I tak, mecz z Krakowią i spotkanie z PSV Eindhoven, PSV Eindhoven. Dam szansę Jose Perezowi w tym meczu. Zagrać tutaj Andrzej Duda, żeby wyszedł Radowicz na mecz w europejskich pucharach. Kosecki, może Adama Traore, tutaj potestujemy go bardziej, zamienimy się tutaj. Tak to będzie wyglądało, tylko może za Kopczyńskiego wprowadzimy za Furmana. I damy też Lewczuka do środka i nie Berlińskiego, tylko Brozia na prawą obronę. Tak to będzie wyglądało. Przystępujemy do spotkania z Krakowią u siebie w Warszawie.
I zobaczmy, mamy punktów. Mamy punkt 26, tyle samo ma Lech, czyli musiał zremisować Lech Poznań. Zaraz się przekonamy, chyba musiał zremisować. Nie, przegrał Lech, więc zaliczyli swoją pierwszą porażkę w tym sezonie. To jest dla nas okazja, żeby odskoczyć drużynie z Poznania. Przystępujemy do tego spotkania. Elionusi, Orlando Sa. Sa odgrywa z Elionusiego, Elionusi markuje do środka, Elionusi, Sa, strzał, gol! Piłka wpada do siatki w 6 minucie meczu, obejmujemy prowadzenie za sprawą Orlando Sa. Orlando Sa, Andrzej Duda. Orlando Sa czeka na Adame Traore, Traore w fast pole karne, Traore, ale broni golkiper Krakowi. Elionusi położył jednego rywala, Elionusi, Elionusi, zagranie do Sa, za bardzo chciał się tutaj zabawić, Elionusi powinien oddać strzał. Ależ pokazał swoją szybkość, Elionusi, Orlando Sa, Sa strzela, ale za lekko i broni bardzo łatwo Perdić. Broś, Broś, zamieszanie, zagranie, Kopczyński, ach, za długo. Oj, strzał! Obok bramki to uderzenie piłkarza Krakowi zrobiło się niebezpiecznie. Koniec tego spotkania, wygrywamy skromnie, ale wygrywamy 1-0 z Krakowią. Oj, straciłem jeszcze połączenie z serwerami, świetnymi serwerami EA. To był mecz wyrównany, ale z Kazaniem oczywiście na nas było proste dość spotkanie, ale Krakowia nie miała zbyt dużo sytuacji, ale ta jedna w końcówce była dość mocna. Radowicz, Jakub Kostrzecki, Elionusi, tutaj wyjdzie Jodłowiec, Lewicki, Rzeźniczak i Dosa Junior, to ich zamienimy, Bereszyński i Tomasz Brzyski, tak to będzie wyglądało, Orlando Sa, Adama Traore. Kto mogę wstawić na tą ławkę? Furman się pojawi na ławce. I tak to będzie się prezentowało na mecz z PSV. To będzie mecz o PSV. Kurczę, nie wiem, jak się mawia, dajmy sobie spokój. Mamy 3 miejsca aktualnie w grupie. My z PSV, czy PSV, już darujmy sobie PSV, będę mówił. Walczymy o te 3 miejsca, które daje grę na wiosnę w Lidze Europy, w fazie grupowej, w fazie pucharowej Ligi Europy. Więc warto to powalczyć. Mecz z PSV Eindhoven, spotkanie ciężkie. No ale my często rozgrywamy te spotkania ciężkie, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy, ale wyniki nie są takie złe, więc przystępujemy do tego meczu z nadzieją, że wywieziemy z Holandii 3 punkty. Oj, nie przeszła ta piłka, gol, nie ma gola! Marnuje tą sytuację piłkarz, którego nazwiska nie będę wymawiał, ale go kojarzę, prawdoskrzydłowy, 90 tempa, więc na pewno Beast FC w fucie. A Jose Perez. Perez czeka na Lewickiego, a Jose Perez wyczekał dwóch rywali, ale nie udało się dograć piłki. Zamieszanie, Macher, Macher, wcisk, super, gratuluję Legię. Radowicz przejął futbolówkę, Radowicz. Biega Jose Perez, do niego ta piłka, Jose Perez! Oddał strzał, ale strzał niecelny. Druga piłka, Jose Perez. Perez. Perez, ależ spokój, a Jose Pereza prowadzimy w Holandii. Kosecki, błąd Willemsa. Kosecki. Kosecki. Poszukał tutaj Radowicza, ale dobrze asekurowany przez obrońcę PSV. Oj, Wijnaldum. Niezła próba, ale obok bramki Jordiego Masipa. Oj, zamieszanie. Będzie strzał, ale nasze szczęście marnują tą świetną okazję piłkarze PSV Eindhoven. Andrzej Duda, zbiera się prawa strona dla Jakuba Koseckiego. Kosecki. Kosecki, jest tutaj Duda, strzał, słupek, ratuje gospodarzy. Oj, strzał, gol, słupek, nie ma gola, ależ mamy teraz szczęście. Drugie zagranie, a Jose Perez nie zdążył do piłki. Koniec tego spotkania, wygrywamy na wyjeździe 0-1 z PSV, zdobywamy pierwsze 3 punkty. Widzę mistrzów, notujemy pierwsze zwycięstwo PSV, PSV, PSV. Przepraszam, wymieniłem te dwie nazwy, ale no trudno, zostawmy to. Oddawał więcej strzałów, oddawał drużyna z Holandii więcej strzałów, no ale to my jednak wygraliśmy, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ktoś chce tam do Sarzenia porozmawiać? Dobra, dobra, znam już zadanie Dosy Juniora, na nasze szczęście nie chcę odchodzić, bo to byłaby wielka strata, bo jest naprawdę świetny stoper. Orlando Sa, Andrzej Duda od pierwszej minuty, Adama Traore,
Jakub Kosecki znowu wystąpi w spotkaniu. Furman i Wdorliak, Łukasz Broś, Wieteska i Igor Lewczuk. No i też Szona tutaj pójdzie na lewą obronę. Tak będzie się prezentował skład na to spotkanie. Zatwierdzamy. I mecz z Piastem Gliwice, zerknijmy na tabelę. Mamy 29 punktów, Lech ma tych punktów 26. Zerknijmy na terminarz. Mecz z Piastem, potem mecz z Pogonią Szczecin i Lechią Gdańsk. No i spotkanie z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Więc w następnym odcinku też będzie się działo kolejny mecz z drużyną Realu Madryt. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!